Czy masz świadomość? Dzień dobry Państwu, z tej strony kolejna audycja Czy masz świadomość? Podcast wita Państwa Rafał Górski. Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie profesor Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, który między innymi wykłada na studiach podyplomowych geopolityka i geostrategia. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Arktyce i pierwsze pytanie z kategorii koszula bliska ciału. Dlaczego Polacy powinni interesować się Arktyką? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jesteśmy zaangażowani w działalność arktyczną od wielu, wielu lat. Co prawda był to raczej ukłon, który skierował do nas ówczesny hegemon, czyli Związek Radziecki, ale jednak pozostaliśmy państwem, które posiada określone możliwości prowadzenia aktywności w Arktyce. Po drugie, mamy do czynienia z określoną rywalizacją graczy globalnych, która jest także prowadzona w obszarze Arktyki i ta rywalizacja będzie, czy już nawet wpływa na naszą sytuację geopolityczną, wpływa na naszą politykę, będzie wpływać w coraz większym stopniu na naszą gospodarkę, a także pośrednio na nasze bezpieczeństwo. Także to są takie dwa zasadnicze czynniki, które powodują, że Arktyka powinna być obecna w naszej polityce. No właśnie, to trochę takie dziwne, bo mam wrażenie, że jednak w debacie publicznej Arktyka się nie pojawia w tych dyskusjach politycznych na naszym polskim podwórku. Co takiego się dzieje, że właściwie o Arktyce powinniśmy zacząć rozmawiać i myśleć? Dwa czynniki zasadnicze, znaczy na pewno oczywiście powinniśmy myśleć w kategoriach perspektywicznych, czyli to jednak badać te procesy zmian klimatycznych, bo to także nas dotyczy, aczkolwiek to jest dłuższy wymiar czasu. Natomiast takim bezpośrednim elemencie to jest po pierwsze pojawiająca się i możliwość eksploatacji tych zasobów, które znajdują się na dnie akwenów morskich tego obszaru i wynikająca z nich, jak powiedziałem, ta rywalizacja mocarstw. Po drugie, pojawiający się coraz istotniejszy także dla naszej gospodarki fakt, iż przez akwen Oceanu Arktycznego prowadzi najkrótsza droga przewozów towarowych w obszarze euroazjatyckim, a przecież my jesteśmy jednym z głównych punktów redystrybucji czy też przeładunku tychże towarów i tutaj staniemy się elementem tego ciągu przesyłu towarów, który w dużym stopniu będzie determinował, takie przecież są założenia gospodarcze niezmienne od 15 lat, że ten właśnie przewóz towarowy będzie jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki. A on do tej pory, rozumiem, nie był. Dlaczego? A dlaczego będzie w przyszłości? No nie był, ponieważ to jest taki ten element, ja powtarzam jak mantrę słowo rywalizacja, ponieważ jednym z głównych celów, czy strategicznych celów polityki amerykańskiej było uzyskanie kontroli nad globalnymi szlakami transportowymi. I głównie Chińczycy poszukiwali różnych form alternatywy kształtu tych tras przesyłowych w obszarze euroazjatyckim, które nie stanowiłyby elementu podlegającego możliwościom kontrolnym Stanów Zjednoczonych. I tym głównym sztandarowym pomysłem jest ten tak zwany jedwabny szlak, czyli lądowe połączenie przez terytorium Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu, docelowo także Polski. Natomiast różnica interesów, jaka zarysowała się pomiędzy Rosją a Chinami, powoduje, że Chińczycy szukają nadal i jednym z tych rozwiązań, dosyć poważnie rozważanych,
jest kwestia transportu właśnie drogą morską, tak zwanym polarnym szlakiem żeglugowym. I to jest ta perspektywa. Natomiast my jako państwo patrzymy dosyć krótkowzrocznie na te kwestie. Nadal wydaje nam się, że tym głównym szlakiem będzie ta północna nitka nowego jedwabnego szlaku przebiegająca przez Rosję i wszyscy twierdzą, że przez Polskę, aczkolwiek realia polityczne wskazują, że to może być Bałtyk, a nie terytorium państwa polskiego. To znaczy wcześniej, czy teraz pojawiły się jakieś, nie wiem, jakieś technologie, rozwiązania techniczne, czy tylko wpływ klimatu ma właśnie wpływ na to, że ta droga polarnego szlaku jest możliwa? To znaczy, kwestia jest tak, na pewno to w dużej mierze determinuje te możliwości transportowe, determinują procesy klimatyczne. To oczywiście jest jakby czynnik pierwszoplanowy. Natomiast sam fakt, iż ta droga jest rozbudowywana, w coraz większym stopniu wykorzystana, w związku z tym, że Rosjanie muszą transportować zarówno w kierunku zachodnim, jak i wschodnim swoje wyroby energetyczne, tak, czyli ropę, gaz i przetwory tych produktów, czyli nośniki energii, właśnie z obszaru tegoż arktycznego czy północnej części syberyjskiej drogą morską, to staje się w tej chwili głównym elementem eksportu surowców energetycznych rosyjskich, o czym też nie chcemy jakby przyjąć tego faktu do wiadomości. Ta droga stała się użyteczna i ze względu na skalę powiązań rosyjsko-chińskich, jeżeli chodzi o finansowanie procesu wydobycia, rozwoju systemu, firm przetwarzających te surowce na przetworzone nośniki energii plus skala importu chińskiego z tego obszaru powoduje, że ten szlak, który był blokowany przez wiele lat przez graczy arktycznych, zwłaszcza przez Kanadę i przez Federację Rosyjską, stał się w jakimś stopniu szerzej używany. I wystąpiły takie symptomy, które pozwoliły zwłaszcza Chińczykom na podjęcie próby samodzielnego prowadzenia żeglugi przy wykorzystaniu reżimu prawa międzynarodowego do tego, aby móc go wykorzystać. Coś, co było jakby traktowane jako obszar czy akwen zamknięty ze względów politycznych, nagle staje się coraz bardziej otwarty i możliwy do wykorzystywania. A jaki jest faktyczny stan prawny aktualny Arktyki i dlaczego to jest ważne z punktu widzenia kształtowania się nowego ładu światowego? Stan prawny Arktyki jest znaczy o tyle jest skomplikowany, że mamy do czynienia z graczami arktycznymi, którzy w tej chwili jakby kreują swoją politykę dotyczącą przejęcia kontroli nad poszczególnymi obszarami Oceanu Arktycznego, opierając się na międzynarodowym prawie morza i definicji szelfu kontynentalnego. Ta definicja jest stosunkowo jasno sformułowana, natomiast no jak to definicja nie jest, można ją interpretować. I mamy do czynienia tutaj z pojęciem tak zwanego szelfu kontynentalnego, czyli w pewnym uproszczeniu, żeby nie komplikować sprawy. Mówimy tutaj, że naturalny spadek dna morskiego odbywa się w taki sposób, że najpierw od linii brzegowej on następuje stosunkowo łagodnie i w pewnym momencie następuje gwałtowny uskok. I ten uskok jest tak zwaną granicą szelfu kontynentalnego, która pozwala na zdefiniowanie takiego pojęcia wyłącznej strefy ekonomicznej, czyli prawa do eksploatacji zasobów ożywionych i nieożywionych na tym obszarze i przy zachowaniu prawa do wykorzystania żeglugowego tego akwenu przez innych użytkowników morza. I to powoduje, że państwa arktyczne
określają swoje obszary wód strefy wyłączności ekonomicznej w oparciu o definicję szelfu kontynentalnego, przyjmując, iż zgodnie z prawem, zapisami prawa międzynarodowego jest to odległość od linii brzegowej około 200 mil morskich, a możliwe jest przesunięcie je o 400 mil morskich. I to jest jakby w tej chwili taki główny element dyskusji, sporu, który powoduje, że znaczna część tego akwenu znajduje się w sferach spornych pomiędzy tymi państwami. Jeszcze taka druga dygresja, bo w Polsce jakoś my to ten fakt dosyć mocno jakby pomijamy. Mówimy o Arktyce jako kontynencie, zapominając, że to jest zamarznięta część akwenu morskiego. W związku z tym też nie wchodzą w rachubę kwestie tutaj jakiejś przynależności terytorialnej. Więc każde państwo może wyznaczyć sobie swój obszar morski w oparciu o zapisy prawa morza, a w dodatku pojawiają nam się właśnie te spory definicyjne dotyczące szelfu kontynentalnego. Tu takim przykładem jest grzbiet Łomonosowa, który pozwala Rosjanom jakby przesuwać jeszcze dalej, roszcząc sobie, czy negując kwestię tegoż właśnie uchyłku, który mówi o końcu szelfu kontynentalnego i powstania głębi morskiej jako punktu, który można przesunąć jeszcze w głąb morza, Oceanu Arktycznego. A o jakie zasoby toczy się rywalizacja w tej chwili w Arktyce? To znaczy, możemy mówić o dwóch jakby grupach danych, oszacowanych i szacowanych. Jeżeli mówimy o szacunkach, to rozmawiamy mniej więcej takie dane najbardziej optymistyczne, które są wynikiem prac amerykańskich geologów. To jest 46 trylionów metrów sześciennego gazu i około 90 miliardów baryłek ropy. Więc to są liczby dosyć znaczące. I musimy pamiętać, że postęp technologiczny powoduje, że one są realne do wydobycia. Może nie w tej chwili, ale w przestrzeni 30-50 lat raczej będziemy posiadać technologie, które pozwolą na eksplorację tych zasobów. Dobrze, a kiedy w Arktyce pojawiły się Chiny? Z kim one tam rywalizują i jakie mają swoje cele? Oj, Chińczycy pojawili się stosunkowo późno. To jest taka ciekawostka, bo nie jest to kraj, który miał jakieś dosyć poważne interesy arktyczne, ale mniej więcej od 2008-2009 roku zaczęły się zainteresowania chińskie. One paradoksalnie w większej mierze to zainteresowanie Chin Arktyką wynikało bardziej z porażki, jaką Chińczycy odnieśli w rywalizacji na Morzu Południowym, znaczy w ogóle na Indo-Pacyfiku, właśnie próbując stworzyć alternatywę dla amerykańskiej dominacji, jeżeli chodzi o kontrolę szlaków żeglugowych na tych dwóch oceanach. A w drugiej kolejności czynnikiem, który spowodował zainteresowanie się Arktyką przez Chiny, był fakt, iż zaczęto wykorzystywać czy kooperować z Rosją w kwestii wydobycia złóż północnej Syberii, jakby w sposób naturalny. To właśnie współfinansowanie, importowanie tych surowców spowodowało, że Chińczycy zaczęli się angażować. No i trzecim takim czynnikiem, który spowodował jakby poważniejsze już wejście Chin na ten obszar, był fakt, iż państwami arktycznymi chciały stać się Japonia i Korea Południowa, w związku z tym regionalni gracze, których aspiracje do bycia regionalnym mocarstwem są przez Chińczyków temperowane. Także
to w początkowej fazie zainteresowanie Chin Arktyką było bardziej konsekwencją globalnej polityki niż samą Arktyką. A w tej chwili to przekształca się już jako próba uzyskania statusu istotnego gracza arktycznego jak sensu stricte. A głównym rywalem w tamtym rejonie dla Chin jest kto? No, Stany Zjednoczone, aczkolwiek tutaj musimy powiedzieć, że Stany Zjednoczone do końca kadencji Donalda Trumpa, i to nie chodzi o samego Donalda Trumpa, tylko w ogóle taką wizję polityki tutaj w tej chwili, jeżeli chodzi o Joe Bidena, jeszcze nie możemy powiedzieć, czy nastąpi jakaś zmiana. Ona jest konieczna, ale pytanie, czy Amerykanie to dostrzegą. Oni wokół obszarów polarnych, bo to dotyczy także Antarktyki, prowadzą taką dosyć specyficzną politykę reaktywną. To znaczy, chcąc, czy też zakładając, iż w interesie Stanów Zjednoczonych jest niedopuszczenie do zmiany statusu obydwu tych obszarów, czyli pozostawienie ich w stanie pod kontrolą bardziej prawa międzynarodowego niż przekształcenie tej rywalizacji poszczególnych graczy arktycznych, Amerykanie prowadzą taką politykę reagowania na działania. I takim doskonałym przykładem jest reakcja na sytuację z autonomią grenlandzką czy z Islandią, gdzie oferta chińska, która dosyć szerokiej współpracy, która miała sprowadzić się do takiego przyjęcia przyczółka, bo to jest taka koncepcja chińska budowy tak zwanego sznura pereł, spowodowała dopiero kontrreakcję, kontrpropozycję ekonomiczną Stanów Zjednoczonych. Czyli po prostu mamy tutaj zdecydowanym rywalem Chin są Stany Zjednoczone, z tym, że jeszcze raz podkreślam, Amerykanie prowadzą politykę reagowania na próby zawłaszczania Arktyki w większym stopniu niż kreowania sytuacji przez własne działania polityczne. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A czy ten polarny szlak, Pan już o tym wspominał trochę, ale jeszcze raz podniosę ten wątek. Czy ten polarny szlak handlowy jest możliwy do zrealizowania i faktycznie przejęcia części handlu światowego, który obecnie jest realizowany na Pacyfiku? Jest możliwy z kilkoma uwarunkowaniami. Po pierwsze, my już w tej chwili jednak żeglujemy. Oczywiście w okresie tak zwanym letnim w Arktyce albo przy wykorzystaniu specjalnych konstrukcji jednostek, tak, czyli, które mają taki, są tak budowane na wzór lodowomacza, tak, czyli po prostu konstrukcja kadłuba, która pozwala kruszyć lód. Drugie rozwiązanie to jest takie, że Chińczycy próbowali, to w tej chwili zostało zablokowane przez Lapończyków, bo my musimy też pamiętać, że niezwykle istotną rolę w obszarze Arktyki odgrywa ludność etniczna, autochtoni, którzy tam zamieszkują. I był taki pomysł, aby właśnie wykorzystać port norweski Kirkenes, leżący jakieś około 100 km od Murmańska, i poprzez budowę połączenia szynowego przez terytorium Finlandii, a następnie przez Zatokę Fińską i Republiki Bałtyckie do Polski transportować te chińskie towary. To była bardzo realna, jeżeli chodzi o możliwości wykorzystania technicznego, rozwiązanie. Natomiast na szczęście kwestie ekologiczne i postawa Lapończyków doprowadziła do zablokowania tego projektu, aczkolwiek doświadczenia z autonomią grenlandzką pokazują, że
bardzo łatwo Chińczykom udaje się dzięki inwestycje w te rejony, w tych regionach zmienić nastawienie lokalnej ludności, lokalnej społeczności. A dlaczego pan powiedział na szczęście? No bo ja przyznam się szczerze, że uważam, że ta ekspansja chińska, jeżeli chodzi o rozpychanie się, jeżeli chodzi o globalny system transportowy, niesie szereg niebezpieczeń, ponieważ my musimy pamiętać, że te inwestycje chińskie, one nie tylko dotyczą sensu stricte systemów transportowych. To jest kompleksowy projekt składania systemów światłowodowych, wiązania gospodarczego państwu z rozbudowę systemów infiltracyjnych, bo nie chciałbym używać słowa szpiegowskich. To nie jest tak, że oni tylko chcą transportować. Oni prowadzą politykę takiego dosyć specyficznego inwestowania, które sprowadza się de facto do wiązania polityczno-gospodarczego partnerów i wykorzystywanie tej współpracy także w celach polityczno-militarnych. A co oznacza polarny szlak handlowy dla światowego bezpieczeństwa, a co oznacza dla Polski? Dla światowego bezpieczeństwa może oznaczać tylko tyle, że nastąpi poważna rywalizacja tychże trzech graczy globalnych, czyli Chin, Stanów Zjednoczonych i Rosji o kontrolę nad tym szlakiem. A ma on o tyle istotne znaczenie dla każdego z tych państw, że będą one próbowały tą rywalizację prowadzić w charakterze, czy nadać jej charakter rywalizacji zastępczej. Teraz pojawią nam się tutaj dwie kwestie. Czy ta rywalizacja zastępcza będzie dotyczyła przedmiotu, czy obszaru? Jeżeli przedmiotu, no to będzie ona przyjmowała inne niż militarne formy, czyli może mieć charakter gospodarczy, polityczny, znaczy generalnie ma nie doprowadzić do realnego konfliktu. Natomiast jeżeli przyjmie charakter obszarowy, terytorialny, to jednym z obszarów, które potencjalnie może stać się miejscem prowadzenia tej rywalizacji, jest Morze Bałtyckie. A jeżeli Morze Bałtyckie, no to mamy nową sytuację geopolityczną w regionie, która będzie się sprowadzała do jakiegoś stopnia destabilizacji z tego obszaru. Także to jest dosyć poważne wyzwanie dla Polski, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. A zaraz chwilę wrócę do Polski, tylko jeszcze chwilę zatrzymałbym się na tym obrazku globalnym. Czy pana zdaniem jest możliwy deal między Rosją a Chinami wymierzony przeciwko Stanom Zjednoczonym w Arktyce? I czy gdyby tak się stało, może dojść do konfliktu militarnego z tego powodu? To znaczy tak, mamy dosyć, czy w tej chwili jest w stosunkach chińsko-rosyjskich, zwłaszcza w polityce arktycznej, mamy w pewnym sensie mamy dolną część sinusoidy, bo te stosunki ewoluują. Jeszcze przed pandemią, czy covidową, powiedziałbym, że nastąpił stosunkowo duży rozdźwięk pomiędzy interesami chińsko-rosyjskimi po okresie bardzo ścisłej kooperacji mniej więcej do roku 2018. Tutaj między rokiem 2013, 2012 a 2018 mieliśmy bardzo mocną współpracę skierowaną przeciwko amerykańskiej hegemonii na szlakach żeglugowych, zwłaszcza właśnie w tym obszarze Indo-Pacyfiku. To znaczy nastąpiło swoiste porozumienie chińsko-rosyjskie w postaci takiej, że Chińczycy zrozumieli, że nie są w stanie samodzielnie przeciwstawić się tej hegemonii na akwenach morskich Stanów Zjednoczonych. A Rosjanie potrzebowali uzyskać nowe rynki, dotrzeć do nowych rynków zbytu właśnie z wybranym obszarze czyli Azja Południowo-Wschodnia, czy też wybrzeże Indo-Pacyfiku. I
Tutaj mieliśmy bardzo ciekawą kooperację, która zakończyła się, proszę zwrócić uwagę, na Morzu Śródziemnym. Czyli wspólnych działaniach na akwenie Morza Śródziemnego, czyli okrążenie od południa i Azji, i wschodniej części Europy. Natomiast właśnie ta kwestia północnej drogi morskiej poróżniła nieco obydwu graczy. I jakby Chińczycy uznali, że nie potrzebują już aż takiej tak mocnego, ścisłego związku z Chinami. To jest takie z 2008 rok, takie bardzo specyficzne zdarzenie, gdzie Władimir Putin mówił jeszcze o strategicznym partnerstwie. Przywódca Chin milczał, a minister spraw zagranicznych mówił o wspólnocie, o określonej wspólnocie interesów. Natomiast pandemia spowodowała dosyć istotną zmianę. Proszę zwrócić uwagę, że Chiny stały się dzisiaj głównym państwem kreującym działania pomocowe. Tak? Oni tworzą narrację, że w tej funkcji obowiązku mocarstwa udzielania pomocy humanitarnej w sytuacji kryzysu wywiązują się znakomicie, Stany Zjednoczone wcale, a Rosjanie, próbując dorównać, odnieśli te spektakularne porażki, po pierwsze z środkami ochronnymi, które się nie dawały do wykorzystania, w tej chwili ze Sputnikiem, który podobno ma ileś wariantów, jak to Słowacy określili. I ta słabość Rosji, jeżeli chodzi o zaangażowanie się w działalność pomocową w dobie pandemii, spowodowała, że coraz jakby bliżej następuje to zbliżenie, jeżeli chodzi o kooperację polityczną w ramach osłabiania pozycji Stanów Zjednoczonych w kontekście działań pomocowych, ale już jednak z dużym, takim dużym naciskiem, czy takim można zaobserwować już fakt, że raczej państwem liderującym czy kreującym działania w tym duecie są Chiny, a nie Rosja. Rosja raczej uzupełnia przedsięwzięcia chińskie. Także mamy do czynienia z pewnym zwrotem sytuacyjnym, ale tym niemniej obydwa kraje teraz, wykorzystując, jak powiedziałem, pandemię, prowadzą działania mające na celu osłabienie Stanów Zjednoczonych. To jest jakby odpowiedź na pierwszą część pytania. Drugie pytanie, czy może nastąpić konflikt o Arktykę o charakterze militarnym? Tak, może, ale na pewno nie na obszarze Arktyki. Tutaj od razu powiem, że troszeczkę zdemaskuje, czy też odsłonie pewne kwestie, które w Polsce przybierają taki charakter narracji dominującej, że Rosjanie militaryzują Arktykę. Raczej to ta militaryzacja, tak zwana militaryzacja Arktyki, ma charakter demonstracyjno-obronny. I wynika w ogóle z całej koncepcji rosyjskiej doktryny obronnej. Ja myślę, że to trzeba byłoby osobną dyskusję na ten temat stworzyć. W każdym razie powiem w ten sposób. Militaryzacja Arktyki w rozumieniu naszym to jest określana w Rosji jako budowa zewnętrznego kordonu obrony, który ma uniemożliwić atak na Federację Rosyjską, czyli także między innymi na akweny morskie, do których Federacja Rosyjska rości sobie prawa. Zaczęliśmy od Polski i właściwie zmierzamy ku końcowi. Też bym chciał zakończyć na Polsce. Czy polska strategia bezpieczeństwa uwzględnia Arktykę? Nie. Nie, krótko, nie, w ogóle z polską strategią bezpieczeństwa, zwłaszcza z dokumentem, który został przyjęty w maju tego roku, ja mam bardzo poważny problem, ponieważ jest to dokument... W maju zeszłego roku. Zeszłego, tak, oczywiście, przepraszam.
jest dokumentem kompletnie nieoddającym rzeczywistości ani istniejącej, ani problemów, które kreuje się przez zmianę układu geopolitycznego. A gdyby pan miał, był, nie wiem, dostał stanowisko doradcy w kancelarii prezydenta, to co by pan radził, jeśli chodzi o Arktykę, polskim władzom? Polskim władzom radziłbym do tego właśnie nie tyle zaangażowania się wobec Arktyki, tylko opowiedzenia się, czy dostrzeżenia faktu tejże rywalizacji, która ma miejsce pomiędzy tymi trzema graczami politycznymi i ich konsekwencji dla naszego bezpieczeństwa, bo to z jednej strony jest właśnie to, co powiedziałem, możliwość przeniesienia się obszaru działań o charakterze kreującym napięcie na akwen Morza Bałtyckiego, to dwa, możliwość dosyć realna i znacznych rozdźwięków pomiędzy interesami państw regionu, bo my musimy pamiętać, że na przykład dla Republiki Federalnej Niemiec prowadzenie żeglugi z wykorzystaniem Bałtyku i portów rosyjskich jest niezwykle istotnym elementem polityki gospodarczej, zwłaszcza kierowanej ku północno-wschodnim landom niemieckim. W przypadku Szwecji i Finlandii ta rywalizacja to jest okrążenie tych dwóch państw i wzrost zagrożenia ze strony jakichś działań skierowanych przeciwko nim, a nie w ramach rywalizacji globalnej. A w przypadku Republik Bałtyckich mamy do czynienia z sytuacją, która oni wręcz będą domagali się, żeby siły amerykańskie funkcjonowały w tym regionie, co znów prowadzi do wzrostu napięcia. Także nam się zmienia całkowicie układ geopolityczny w tej sytuacji, nie gdzieś tam w Arktyce, tylko w bezpośrednim naszym sąsiedztwie. I to musimy przede wszystkim uwzględniać. Patrząc na politykę arktyczną, musimy patrzeć bardziej na kwestię, jak zmieni się sytuacja w Europie Środkowej, w basenie zjawiska Morza Bałtyckiego, a nie jakimś tam próbami uzyskania wpływów na sytuację na obszarze Arktyki. No dobrze, ale zrozumiałem, że my aktualnie my tymi tematami właściwie się nie zajmujemy. No nie zajmujemy się, tak, nie zajmujemy się, bo jak na razie prowadzimy taką quasi wasalną politykę opartą na realizacji jakby celów amerykańskich, nie dostrzegamy tych zagrożeń. Przyjęliśmy a priori takie założenie, że obecność amerykańska na obszarze państwa polskiego gwarantuje nam bezpieczeństwo. Jest to, jeszcze raz powtórzę, określony poziom na pewno gwarancji bezpieczeństwa, natomiast nie zastanawiamy się nad ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami tego dlatego, że bezpieczeństwa. Ja już pomijam tej kwestie gospodarcze, bo proszę zwrócić uwagę, że my praktycznie na dzień dzisiejszy importujemy około 60% węgla wykorzystywanego do produkcji energii z obszaru Federacji Rosyjskiej, gdzie istotna jej część przypływa właśnie drogą morską, jest wydobywana w tak zwanej Syberii Zachodniej. Jakie to będą konsekwencje, jak na przykład nastąpi przerwanie tego rodzaju dostaw? Znaczy, po prostu Polska niestety patrzy na swoje bezpieczeństwo tylko i wyłącznie w kontekście polityczno-militarnym i tylko i wyłącznie w kontekście potencjalnych działań wrogich prowadzonych przez Federację Rosyjską, co jest oczywiście istotnym zagrożeniem i ma jakiś duży poziom realności, natomiast nie uwzględniamy w ogóle tychżeż czynników geopolitycznych, globalnych i wykorzystania Polski jako
kraju, który może zostać wybrany do pośredniego, do prowadzenia działań pośrednich skierowanych przeciwko Stanom Zjednoczonym. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Do tematu pewnie jeszcze wrócimy. Dzisiaj Państwa i moim gościem był profesor Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, do widzenia. A ja Państwu mówię do usłyszenia, Rafał Górski, i zapraszam do podcastu za tydzień. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!